Cześć, witajcie wszyscy. Pozdrawiam Was ze sklepu stacjonarnego z wykrywaczami metali, który mieści się w miejscowości Susz w województwie warmińsko-mazurskim. Otworzyliśmy już oficjalnie sklep i w związku z tym chcę przeprowadzić konkurs. Tematem konkursu jest hasło reklamowe, marketingowe, które będziemy używać do końca roku. Temat hasła to ogólnie rzecz mówiąc poszukiwanie, podróże w czasie, no i przygoda, która nam towarzyszy podczas tych poszukiwań. Dowolna ilość znaków, dowolna interpretacja, wszystko zależy od Was. Należy wymyślone takie hasło zamieścić na dole w komentarzu. Nagrodzone będą 3 najlepsze komentarze. Najlepszy komentarz wybrany przez jury konkursu zostanie wprowadzone w nasz marketing. Będzie nam służyło do końca tego roku. Zanim przejdę do prezentacji nagród, jakie są przeznaczone na ten konkurs, pokażę Wam wnętrze sklepu, które zostało już oficjalnie otwarte. Być może te kadry też będą inspiracją dla Was do tego, aby wymyśleć jakieś hasło, które zostanie poddane konkursowi. Aby wziąć udział w konkursie, należy być subskrybentem kanału Odkrywca Historii, napisać hasło reklamowe i zamieścić je w komentarzu. Bardzo miłym gestem z Waszej strony będzie rozpowszechnienie tego filmu konkursowego na portalach społecznościowych. Za to z góry Wam bardzo dziękuję. Aby wygrać jedną z 3 nagród w konkursie, należy wymyśleć hasło reklamowe związane z naszą pasją i zostawić je w komentarzu. Za 3 hasło w konkursie nagrodą będzie płyn do czyszczenia monet Conservo. Płyn Conservo, który przeznaczony jest do czyszczenia wyrobów ze srebra, miedzi, mosiądzu oraz ich stopów. Taka oto uloteczka wyjaśni Wam, w jaki sposób będziecie mogli czyścić swoje znajdki. Butla 350 ml trafi do osoby, która zajmie 3 miejsce wyłonione przez jury konkursu. Za 2 miejsce, czyli za 2 komentarz z hasłem marketingowym, reklamowym, otrzymać będzie można koszulkę z logo Odkrywcy. Koszulka bardzo trwała firmy PromoStars, cały czas współpracuje z tą firmą i robię koszulki różnego rodzaju, także ja jestem zadowolony. Trwały nadruk, sito drukiem. No i ta koszuleczka też trafi do osoby, która zechce zostawić komentarz z hasłem konkursowym. Nagrodą główną, czyli najlepszy komentarz, który zostanie wyłoniony poprzez jury konkursu, jest digger, czyli nożołopatka, która posłuży do kopania. Nożołopatka, tak zwany digger, z ładną rękojeścią, z etui wykonanej z kodury, sygnowane naszym logo. Jest to nagroda główna w konkursie. Wystarczy, że wymyślicie hasło związane z poszukiwaniami, z pasją, z tym, co robimy na co dzień. No a możecie zostać właścicielem oto tej nożołopatki. Jest to tak zwana nagroda główna w tym oto konkursie, który dzisiaj ogłaszam. 3 osoby, które wygrają w konkursie nagrody, które prezentowałem, dodatkowo jeszcze dołożę pudełko do monet, tak zwaną moneciarkę Odkrywcy, której jesteśmy producentem. Trwałe pudełko z nadrukiem, z sitodruku, gąbka z przedziałkami na znajdki. Dodatkowo do tych 3 nagród.
Także zachęcam Was do udziału w konkursie. Wymyślcie hasło, zostawcie je w komentarzu, a możecie wygrać jeden z takich zestawów konkursowych. Wyniki konkursu ogłoszę 30 września o godzinie 20 na kanale YouTube. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i do zobaczenia w następnym odcinku. No i oczywiście 30 września o godzinie 20, gdzie zaprezentujemy finalistów tego konkursu.